zdrowia, szczególnie dla socjalistów z miękkim sercem, liberałów z miękkim sercem. Jak to mówią, kto ma miękkie serce, ma twardą dupę. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No, w Minneapolis. Minneapolis to jest tam, gdzie George Floyd, ten bandzior, który dawał $20 fałszywych Hindusowi i później zadzwonił na policję. Policja go aresztowała, on uciekał, później go przyciskali, później wykorkował, bo był pod amfetaminą. 8 minut starali się go przekonać, żeby się poddał, on się nie poddał, no i wykitował. No i teraz biali liberałowie, którzy mieszkają w domach po $1 milion, mają miękkie serce. No i ten całe to sąsiedztwo no, jest w zasadzie opanowane przez kemping. Kemping się zrobił w lokalnym parku. No i jest tam ponad teraz 300-400 osób. No bo wszyscy ci biali w tym bogatym sąsiedztwie ustalili, że nie będą dzwonić na policję, no to jak się wszyscy dowiedzieli, że nie będą dzwonić na policję, no to się pojawiło około 200 namiotów. Sąsiedztwo to jest około 9-10 tysięcy ludzi, to w miarę takie spore miasteczko. No i to jest tylko parę przecznic tam, gdzie George Floyd właśnie został, zginął. No zginął w zasadzie, czy umarł po tym, jak stawiał opór przeciwko aresztowaniu. No i w świetle właśnie tej śmierci biali ateiści po prostu zdecydowali się i zagłosowali, że nie będą dzwonić, na policję, no bo nie chcą kolorowych puszczać czy przedstawiać, żeby byli w jakimś tam niebezpieczeństwie. Na teraz już setki ludzi w tym parku są, no to zaczynają się drapać po głowie, no bo samochody zaczynają przyjeżdżać. No dlaczego zaczynają przyjeżdżać? No bo handlarze narkotykami po prostu wiedzą, że o nikt nie zadzwoni na policję, tak? No to prostytucja się wzięła, dwie były przedawkowali, też tam nie dzwonili. No i teraz sąsiedztwo ma dylemat, tak? Co zrobić? Część ludzi, którzy głosowała za tym, którzy nawet starali się o zezwolenie na to, żeby ustanowić te parę ulic, parę tych przecznic jako miejsce dla spotkań, takie karnawał sąsiedzki, no bo to mogą dostać jakieś zezwolenie, no i blokują ulicę, no i tam wtedy samochody nie jeżdżą, ale przepraszam, no ale przyjeżdżają naokoło, idą do tego parku. No, wygląda na to, że ateiści wyspowiadali się z grzechu białego uprzywilejowania, bo teraz napompowali tych kretynów białych i przekonali ich, że po prostu są winni wszystkiego. No i ci biali, którzy mieszkają w domu za $1 milion, oni starają się zrobić pokutę. I pokutą jest takich, że oni mają cierpieć. Co to się dzieje? No, część ludzi nawet zdecydowała się nie dzwonić. No, całe to sąsiedztwo to jest znane z tego lewackiego podejścia do sprawy. Miasto powiedziało ostatnio, że mają 72 godziny, żeby spieprzali z tego miejsca. No, a później biali protestowali, no i cały ten Rada Rekreacji i Parków w Minneapolis powiedziała, że nikogo nie będą wyrzucać z tego parku. No i powiedzieli, że co potrzebują, to tylko forsę. No i żeby jak dadzą forsę, no to trzeba coś zrobić. No i jak zrobić, no to Rada zdecydowała, że założyli około 10 takich kibli, które miasto przyjeżdża i opróżnia co jakiś czas. Przywieźli, zapłacili za przyczepę z prysznicami, poustawiali beczki na śmieci, doprowadzili wodę, no i doprowadzili prąd do parku tego
No i teraz ochotnicy na zmianę tam rozdają jedzenie, rozdają inne rzeczy, znaleźli się lekarze i pielęgniarki, ochotnicy oczywiście, no i część tam grupa, no to chodzi i patroluje, żeby zapewnić niby bezpieczeństwo. No i tak jak wspominałem, zablokowali te ulice, także to jest dosyć ciekawa sprawa. No i trzymali te zobowiązanie, żeby nie dzwonić na policję, no ale to się okazało, że to jest dużo gorsze w praktyce niż w teorii socjalistów, tak? No, socjaliści zawsze są zaskoczeni przez praktykę. Każdy praktyk to jest w zasadzie konserwatystą, a każdy teoretyk jest socjalistą. No ale jak to mówią, 1/3 konserwatystów to jest napadnięty liberał, socjalista. No i tak właśnie wygląda. No oni nigdy nie zrezygnują z socjalizmu jako idei, pomimo nawet własnego doświadczenia. No mają problemy ze spaniem, mają problemy z tym, że no nie mogą mieszkać. Nie mogą mieszkać. Jedna z kobiet, która obiecywała, że nie będzie dzwoniła nawet na policję, jeżeli nawet zniszczą jej własność prywatną, jeżeli tam zniszczą jej płot czy dom, czy coś, powiedziała, że nie będzie dzwoniła. No i cała grupa była, powiedziała, nawet jak będą jakieś zniszczenia do ich własnych domów, nie będą dzwonić na policję. No a teraz, no, czuję się taka, ma dwoje dzieci, 9-latka i 12-latka, no i oni tam już do parku nie chodzą. No i kretynka mówi, ja nie oceniam, to nie jest osobiste, no ale to nie jest zabezpieczne. No i mimo wszystko kretynka nie da rady się przekonać. Inny facet dla odmiany też zadzwonił na policję, kiedy go przydupiło dwóch czarnych młodzieńców, przystawili broń do jego piersi, kazali mu dać klucze od samochodu. On dał im klucze, ale od domu. Oni się zdenerwowali, wyrzucili te klucze, no i poszli, ukradli inny samochód. No i on powiedział, że zadzwonił te 911, to było prawidłowa rzecz. To była prawidłowa rzecz, no ale po paru dniach, nie wiadomo, czy sąsiedzi go przekonali, czy socjalistyczna narzeczona, czy żona. W każdym bądź razie później zadzwonił z powrotem do tych reporterów i powiedział: myślałem o tym coraz więcej, no i żałuję, że zadzwoniłem na policję. To był taki mój instynkt, ale myślę, że to nie było dobre. On mówi: ustawiłem tych chłopców w niebezpieczeństwie, że zostaną zabici przez policję, tak? No i tłumaczy, że życzyłby sobie, że tego by nie zrobił. No to jest, jak się zapytał, czy faktycznie zapytano się go, no ale nie byłeś w dużym niebezpieczeństwie? No to odpowiedział: no tak, rozumiem, to było niebezpieczne i byłem przestraszony, ale policja i tak dużo nic nie zrobiła. Więcej jak zadzwoniłem i on mówi: no ja nigdy w życiu czegoś takiego nie musiałem robić. Nigdy w życiu nie musiałem czegoś takiego robić. No ale mówi: no co, straciłbym samochód, no ale to co by się stało? No co najmniej by policja nie zabiła tych dwóch młodych. No to jest taka mentalność, jest mentalność tych teoretycznych socjalistów. To są zlasowane mózgi, oni po prostu nie przyjmują do wiadomości to, co się dzieje. Następny jakiś tam w sąsiedztwie, który mieszka w budynku z apartamentami, też zadzwonił na policję, obiecywał, że nie będzie dzwonił, no jak znalazł czarnego pacjenta, który jeszcze na ręku miał opaskę ze szpitala, zadzwonił na 911, no ale później mówił, że żałuje i tłumaczył, że zadzwonił do tego lokalnego organizatora społecznego, który miał tam pilnować
No i mówi, no nie wyszło tak, jak myślałem, że to wyjdzie. No bo później powiedział, że i tak ten uciekinier ze szpitala odmówił powrotu, no i oni go zostawili. Młodzi ludzie, jedna z córek z tych powiedziała, mówi, oni nie są winni. To ci ludzie, którzy tam, to nie są winni. To jest cała wina, to jest symptomatyczny i systematyczny ucisk. Systematyczny i ucisk społeczny, tak? W ten sposób kretyni myślą. No ona jako niedawno 34-letnia, ale pomimo wszystko brała jakieś kursy na studiach na temat rasowego uprzedzenia, tak? Na temat rasowego. No i mówi, no i nie oni wszyscy są. Dwa tygodnie temu było 25 namiotów, a teraz, bo też jeden z takich miał miękkie serce, w byłym hotelu Sheraton zaoferował im pokoje, no ale po 4 dniach tak zdemolowali człowiekowi ten hotel, który on zaczął prowadzić i im dał, że ich wypieprzył ich na pysk, no to oni poszli do parku, to sąsiedzi doszli do wniosku, że im pomogą, no i w czwartek było już 200 tych namiotów. Tak jak wspominałem, rada zaczęła podłączać wodę i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy się przekonują, że to jest, trzeba im pomóc, że to jest poważna sprawa, że nie można ich zostawiać na ulicy. Nie można wyganiać. No ja byłem w Portland, Oregon 5-10 lat temu. No to jest smród, brud i ubóstwo. Po prostu tam są narkotyki, prostytucja, no nie robi, po prostu nie robi. Mam dwa filmiki na temat bezdomnych, no i ciągle uważam, że wszyscy ci biali wolontariusze tańczą naokoło nich. Ciekawa jest statystyka dotycząca tych Black Lives Matter. 70% tych wszystkich ludzi w ruchu Czarne Życie Znaczy, no to są biali. To są biali po prostu. To są komuniści, którzy wykorzystują ten biedny, biedną tą mniejszość kolorową do przeprowadzenia rewolucji komunistycznej. To nie ma już dwóch zdań. To jest po prostu, kiedyś była wojna klas, teraz jest wojna klas, całe to niszczenie chrześcijaństwa, no czepnęli się pomników, posągów i wiadomo co nadchodzi, tak? Teraz zaczęli już wywalać najróżniejsze nawet rzeźby, czy tam postacie, postumenty, tak, to są postumenty Chrystusa przy kościołach, atakują kościół, atakują witraże w kościołach, także to jest ta marksistowska zniszczenie chrześcijaństwa, zniszczenie tego kleju, który trzymał tą cywilizację zachodnią. Wywalają Lincolna, no bo debile nie rozumieją, że Lincoln ich wyzwolił, no ale to już jest wszystko biały człowiek, po prostu biały człowiek jest do odstrzału i ci biali kretyni, liberałowie, po prostu te poczucie ateistyczne, poczucie winy, grzechu, uprzywilejowania, błagają na kolanach o pokutę. To jest makabra społeczna, to jest w listopadzie, jeżeli jesteś niesocjalistą, to głosuj, jeżeli jesteś socjalistą, to popatrz w lustro i zastanów się, czy ty naprawdę chcesz komunizmu, czy ty naprawdę chcesz jednopartyjnego komunizmu. To jest ostatni moment do zastanowienia się, w co wierzysz, bo to trudno uwierzyć, żeby w ten zamordyzm, który cały ten ruch panuje, no bo wszystkie te miasta wywożą pomniki. Teoretycznie, no praktycznie to powinno być tak, że jest jakiś plebiscyt, jest jakieś głosowanie, jest powiedzmy 60, taka większa większość, bo jest większość, to jest tam powiedzmy ponad 50%, no ale ta główna większość, no to musi być 2/3, tak, ponad 66%, to jest taka zdecydowana, jest dwa razy więcej za,
niż przeciw. Także 33% względem 60%, no to dwa razy więcej ludzi jest niż tych, co jest przeciwko. No i to jest taka maksymalna, niemaksymalna, no uczciwa, można powiedzieć, większość. I czy do tego dochodzi? Czy ludzie głosują? Nie głosują. Grupka bandziorów, 5% jest w stanie steroryzować miasto, steroryzować stan, steroryzować sąsiedztwo, steroryzować cały kraj. No, jak to się zakończy? No, powoli się wypali, powoli będą jakieś tam aresztowania, no i powoli ludzie właśnie w takich sąsiedztwach jak te białe sąsiedztwo kretynów przekona się, że mają miękkie serce, to muszą mieć twardą dupę. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Też dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest guziczek do naciśnięcia, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.